Działdowo ma się czym poszczycić. Reprezentacja miasta powróciła bowiem z urzędu marszałkowskiego z przysłowiową tarczą, a nawet dwoma. Te nagrody to podsumowanie dwóch bardzo prestiżowych rankingów opracowanych przez pana profesora Eugeniusza Sobczaka. One od ponad 10 lat funkcjonują w Polsce i jest to podsumowanie pracy wszystkich samorządów w trzech kategoriach, z podziałem na gminy miejsko-wiejskie, na gminy miejskie i oczywiście na gminy funkcjonujące na prawach powiatu. Działdowo w gminach miejskich w województwie warmińsko-mazurskim zajęło drugie miejsce w rankingu gmin z największą dynamiką osób pracujących. Na prestiżowym wyróżnieniu, będącym uznaniem starań samorządu działdowskiego w kierunku wspierania lokalnej przedsiębiorczości, jednak się nie skończyło. Drugi ranking, w którym Działdowo zajął piąte miejsce, jest to ranking zrównoważonego rozwoju jednostek samorządu terytorialnego. I w tym rankingu Działdowo również w poprzednich latach zajmowało wysokie miejsca, ale nie tak wysokie jak w tym roku. Stąd też jest to, myślę, miła wiadomość dla mieszkańców naszej gminy, naszego miasta. Choć nagrody są dwie, to nie ma wątpliwości, która cieszy bardziej zarówno samorząd, jak i mieszkańców. Bardziej cieszy ta nagroda dotycząca zwiększającej się liczby osób pracujących, bo wiemy, że bezrobocie w województwie warmińsko-mazurskim jest bardzo duże. No i Działdowo tutaj zaczyna się wyróżniać na tle województwa jako te miejsce, gdzie nie osoby bezrobotne szukają pracy, a pracownicy szukają osób chętnych do pracy. To nie jest tylko zasługa burmistrza, jest to zasługa wszystkich burmistrzów i wszystkich samorządowców, którzy w poprzednich latach tworzyli w Działdowie warunki do rozwoju przedsiębiorczości. I oczywiście wielki ukłon w kierunku działdowskich firm, które w ostatnich latach wykonały ogromną pracę i rozwijają się w zatrważającym tempie. Czego doskonałym przykładem jest coraz prężniej działająca na terenie Działdowa produkcja szkła oraz jego zdobienie. Niedługo w mieście powstanie kolejna huta, zaś dotychczasowa znacznie zwiększy swoją produkcję. Burmistrz deklaruje, że choć z wyróżnień się bardzo cieszy, to nie zamierza osiąść na laurach. W samorządzie jest bowiem cały czas coś do zrobienia, tym bardziej, że kończą się tereny pod nowe inwestycje. Dla mnie osobiście jest to paliwo do dalszej pracy i chciałbym, żeby w kolejnych latach w tym rankingu znaleźć się jeszcze na wyższych pozycjach, co nie będzie łatwe, ponieważ w rankingu osób pracujących z liczbą osób pracujących, przegrywamy tylko z Lubawą i będzie bardzo ciężko pokonać Lubawę, ale myślę, że będziemy robić wszystko, żeby utrzymać tą drugą pozycję. Potrzeby są bardzo duże. Przede wszystkim brakuje nam terenów pod nowe inwestycje. Gmina Miasto Działdowo praktycznie sprzedała wszystkie grunty, które posiadała, natomiast jesteśmy w stałym kontakcie z Agencją Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa i w najbliższych latach będą wypowiadane umowy na dzierżawę gruntów, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Działdowa przeznaczone są pod przedsiębiorczość. Te zaś cieszą się dużym zainteresowaniem już teraz. Są one bowiem atrakcyjnie zlokalizowane, a gmina zainwestowała niemało w minionych latach w remont infrastruktury. Jak widać, przepis na bezrobocie nie jest czarną magią. Wystarczy, że zamiast przeszkadzać przedsiębiorcom, zacznie się ich po partnersku wspierać, tak jak to ma miejsce w Działdowie. Kto nie lubi malować, ręka do góry. To ulubione zajęcie najmłodszych tuż obok czytania bajek, zwłaszcza gdy lektorem jest mama lub tata. Działdowska Kuźnia Słowa promuje słowo pisane. To po prostu kształtuje osobowość i poszerza wyobraźnię dziecka, uczula na postrzeganie świata, na relacje międzyludzkie, na kształtowanie tych relacji ma wpływ. Wszyscy wiemy, że czytanie sprzyja dzieciom i powinniśmy dzieciom książki czytać, a kiedy one już mogą robić to samodzielnie, tym lepiej. We współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną i pod patronatem burmistrza Działdowa ogłoszono konkurs plastyczny. Skierowany jest on do wychowanków przedszkoli. Mój rysunek do bajki to inicjatywa dwuetapowa. Dorośli napisali bajki, dzieci rysują obrazki. Konkurs polega na tym, że w każdym przedszkolu są czytane teksty, fragmenty tekstów z tego projektu książki i do tego projektu dzieci bezpośrednio po tej recytacji
używając kredek i wyobraźni, rysują swoje wyobrażenie tych postaci, o których mowa była w tekstach. Wizytę u najmłodszych złożył sam burmistrz miasta Grzegorz Mrowiński, w młodych widzi przyszłość i wierzy, że dzięki twórczości artystycznej małych mieszkańców publikacja spotka się z dużym odzewem. Podsumowaniem tej akcji będzie duża wystawa i oczywiście promocja książki. Każde dziecko tą książkę otrzyma bez względu na to, czy jego praca znajdzie się w tej książce, czy nie. I myślę, że to będzie duże wydarzenie. Natomiast finał planujemy zorganizować w okolicach Dnia Dziecka w Miejskiej Bibliotece Publicznej na Placu Zabaw. Będzie fajna zabawa, na którą już dzisiaj zapraszam wszystkich mieszkańców Działdowa. W kwietniu jurorzy będą mieli twardy orzech do zgryzienia. Propozycji jest dużo i wybranie tych najbardziej kolorowych będzie nie lada wyzwaniem. Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w Działdowie rozpoczął budowę nowego lądowiska dla śmigłowców. W listopadzie ubiegłego roku została podpisana umowa pomiędzy ministrem zdrowia jako instytucją pośredniczącą, a samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej w Działdowie o dofinansowanie projektu. W tym roku do konkursu ogłoszonego w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie ponad 716 tysięcy złotych, a cała inwestycja to koszt ponad 898 tysięcy złotych. Celem nadrzędnym inwestycji jest zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia i poprawy efektywności jej funkcjonowania. Budowa lądowiska w Działdowie zabezpieczy możliwości ratownictwa medycznego na tym obszarze, gdyż w najbliższym otoczeniu tutaj naszym nie ma takiego lądowiska, które można byłoby wykorzystać dla działań ratownictwa medycznego. Realizowana inwestycja nie będzie droga w utrzymaniu. Lądowisko w SPZO w Działdowie budowane jest na działce należącej do powiatu działdowskiego, w najbliższym sąsiedztwie szpitalnego oddziału ratunkowego. Takie wykorzystanie tej działki, tej lokalizacji powoduje, że ta inwestycja jest możliwie najtańsza, ale również w przyszłości koszty utrzymania lądowiska, które jest lądowiskiem naziemnym w tak bliskiej odległości, będzie powodowało, że koszty jego utrzymania i użytkowania będą możliwie najniższe. Nowe lądowisko umożliwi operowanie zespołów śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego o każdej porze dnia i nocy, zarówno w sytuacji zagrożenia życia, jak również w ramach procedur związanych z tak zwanym transportem międzyszpitalnym. Realizacja projektu zaplanowana jest do 30 czerwca. Tak widzi nas Teresa Pernak. Obok postaci abstrakcyjnych są także realne. Ten obraz ma znaczenie sentymentalne. Widnieje na nim wizerunek babci, autorki prac. No i wtedy kobiety pulchniejsze były w modzie. Włosy tak półkrótkie, ale ten zaczes taki tutaj, taki w ząbek miała, więc te włosy jakby uczesane do góry. To właśnie taki charakterystyczny na wszystkich zdjęciach ma taki zaczes. No coś tam może jakieś podobieństwo małe jest. Najgorszy był wzór na bluzce, bo tam troszeczkę chyba było coś innego, ale udało mi się coś podobnego uzyskać. W amatorską twórczość wkrada się element abstrakcjonizmu, co rzuca się na pierwszy rzut oka? Żywe kolory. Paleta barw nie oddaje jednak faktycznego postrzegania świata przez mieszkankę Działdowa. Nie bardzo. Nie zawsze w duszy gra, czasami mi płacze, więc, ale staram się korzystać z tych chwil, kiedy w sercu gra i wtedy biorę papier, farby i maluję, bo to jest taka odskocznia od rzeczywistości. Mówi się, że w każdym drzemie ukryty talent i nie chodzi tu o laury czy uznanie w oczach szerokiego grona, ale o możliwość podzielenia się z innymi swoim hobby, bo pasją należy zarażać. W ogóle zainteresowanie malarstwem to... ale raczej szkicowaniem, długopisem, ołówkiem miękkim i często gumka. To na różnych skrawkach papieru, przy każdej okazji próbowałam, robiłam, ale tak naprawdę zajęłam się właśnie dopiero teraz w klubie, kiedy już jestem dorosła, dzieci, wnuki podojrzewały, podorastały. Jestem wolna, po prostu nikt mi w
tym nie przeszkadza. Nie jestem już na tyle komuś potrzebna, że mam więcej czasu poświęcać komuś niż sobie. Zaczęłam się samo, jak to się mówi, realizować. Działdowianka ma do siebie i swojej twórczości duży dystans. Robi to, co lubi i co daje jej satysfakcję oraz poczucie beztroski. Zadowolenie, że coś umiem, że może nie wszyscy to potrafią, chociaż wiem, że to są bohomazy i że dużo bym zmieniła w tych pracach, ale wiem, że wiele osób patrząc na te prace twierdzi, o Boże, żebym ja tak umiała, czyli że nie potrafiłby, a mnie się to udaje, więc jest to też jakaś malutka, ale satysfakcja. Hol Miejskiej Biblioteki Publicznej w Działdowie należy w miesiącu marcu do prac Teresy Pernak. Kiedyś mówiono właśnie, że ja same młode postacie maluję, to malowałam i starsze osoby. I biorąc pod uwagę wyjątkowość tych obrazów i ich autorki, trzeba przyznać, zasługują na chwilę uwagi. Lada moment. Oficjalna promocja książki Elżbiety Zakrzewskiej, zakochanej w swoim mieście kobiety, a przede wszystkim w jego historii. Działdowo fascynuje i stanowi najlepszą muzę, czego dowodem są obrazki działdowskie. Wszystkie te obrazki, czyli 13 rozdziałów, składają się na taką całość, które pokazują Działdowo w latach międzywojennych od lat 20. No i właściwie przez wojnę, czyli do 45 roku. Wydawać by się mogło, że to są takie oddzielne historie z tego, co ja tutaj mówię, ale te historie są połączone przede wszystkim tą klamrą spinającą, to jest Działdowo, to co wtedy się działo. I taką drugą klamrą to są bohaterowie, których ja stworzyłam na użytek książki właściwie. Autorka książki zadaje sobie wiele pytań, szuka odpowiedzi pisząc. Autor i czytelnik mają spotkać się na tej samej ulicy, wejść w świat wspólnych wyobrażeń, poczuć się inaczej, tak jak bohaterowie publikacji. Jak wyglądało życie w moim rodzinnym mieście przed wojną? To musiało być niezwykle ciekawe, niezwykle frapujące. Tym bardziej, że tutaj taka była bardzo zróżnicowana ludność, bo tu mieszkali przecież Niemcy, tu mieszkali Polacy, ludność mazurska. Jak oni wszyscy tutaj współistnieli razem, prawda? Często przechodząc właśnie ulicami Działdowa, sobie wyobrażałam, jak to musiało być kiedyś. Obrazki działdowskie stanowią odpowiedź na zadane pytania, o czym będzie można przekonać się osobiście 23 marca o godzinie 18 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Działdowie. Przed premierą nowej książki Telewizja Mazury zaprasza na audycję Warto Posłuchać. Elżbieta Zakrzewska wprowadzi nas w swój świat. Minister Anna Zalewska spotkała się z warmińsko-mazurskimi samorządowcami i dyrektorami szkół. Szefowa resortu edukacji w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie tłumaczyła założenia reformy oświatowej i odpowiadała na pytania, a tych nie brakowało. To, co musiał usłyszeć, to źródła finansowania wszystkich tych zmian w zakresie infrastruktury, które musimy ponieść. Źródła finansowania tego, wysokość, tryb wnioskowania o to. Dzisiaj myślę, że usłyszymy to, co dla nas najważniejsze, kiedy zostaną wszelkie rozporządzenia i akty prawne, te, które nam są niezbędne do organizacji roku szkolnego, na przykład na przyszły rok, podpisane. To jest dla nas na dzień dzisiejszy najważniejsze, żeby móc ruszyć organizację przyszłoroczną. Spotkanie z ministrem edukacji trwało 1,5 godziny. Samorządowcy i dyrektorzy po wyjściu z sali mówili, że kwestie, które do tej pory budziły ich niepokój w związku z reformą, nadal go budzą. Wprowadzenie tej reformy nie wiem, czy było potrzebne, natomiast myślę, że czas pokaże, prawda, czy był to dobry kierunek, czy był to zły kierunek. Ja myślę, że nie mi to oceniać. My tę reformę wprowadzamy i robimy wszystko, żeby jakość edukacji była jeszcze na wyższym poziomie. Było parę odpowiedzi na pytania, które niewątpliwie nas nurtują i powiem tak... Pewnie przekonani są przekonani, a nie przekonani dalej mają wątpliwości. Samorządowców martwi przede wszystkim tempo wprowadzania zmian. Jednoznacznie musimy powiedzieć, że tak szybkie wprowadzanie tych zmian oczywiście nie będzie wolne od problemów organizacyjnych, od bałaganu, od chaosu i od wielkiej niewiadomej związanej z zagospodarowaniem części nauczycieli, którzy być może będą szukali pracy. Minister Anna Zalewska spotkała się także z dziennikarzami na konferencji prasowej. Dziękuję za bardzo sprawne wdrażanie reformy. Minister mówiła m.in. o nowych podstawach programowych, podwyżkach dla pracowników oświaty i darmowych podręcznikach. Zapewniała też, że żaden nauczyciel pracy nie straci.
Według analiz ministerstwa w całym kraju ma się pojawić 5 tysięcy nowych miejsc pracy. W Olsztynie pojawiają się 3 dodatkowe miejsca pracy i prawie 8 milionów dodatkowych środków. Według ministerstwa kluczową rolę w systemie edukacji mają pełnić szkoły branżowe, które zastąpią zawodówki. Jak zapewniała Anna Zalewska, ta zmiana ucieszyła pracodawców. Pracodawcy są gotowi dołożyć się do systemu, dołożyć się finansowo, chcą brać odpowiedzialność za edukację, chcą udostępniać swoje miejsca pracy po to, żeby tam odbywały się praktyki, chcą być również egzaminatorami. Piszą już z nami podstawy programowe. Minister była też pytana o szybkie tempo wprowadzania zmian. Samorządowcy, proszę zobaczyć, zdążyli. Nie mają większych kłopotów, pokazują liczby. 98% powiatów, 96% gmin. Większość już jest gotowa do wdrażania reformy, bo w tej chwili mieli jeden etap. Dokonać przekształcenia jedną spec uchwałą. Natomiast na pytanie o subwencje dla samorządów minister odpowiadała, że wciąż jest ona w fazie dyskusji. Przeprowadzenie reformy edukacji ma kosztować ponad 42 miliardy złotych. Zostało bardzo niewiele czasu, aby móc wzorowo przygotować się do konkursu recytatorskiego pod okiem szkoleniowca. W piątek, 24 marca, szykują się wspólne zajęcia. Warto wygospodarować czas o 10:00. W Miejskim Domu Kultury przy ulicy Wolności 64 odbędzie się lekcja Jakich Mało. Jest to spotkanie z postacią, która posiada wiedzę na temat warsztatu recytatora. W tym roku jest to pan Jerzy Łazewski, jest to aktor, pedagog, reżyser z Warszawy. Nie da się przejść ulicą polskiego miasta, aby nie zobaczyć angielskiego zwrotu. Dużo Polaków nie zna gramatyki i ortografii polskiej, a mowa jest niestaranna. Logopeda potrzebny od zaraz, ale jest omijany szerokim łukiem. To jest bardzo istotne, żeby pielęgnować kulturę żywego słowa, żeby uczyć dzieci od najmłodszych lat, jak ładnie mówić po polsku. No i to jest podstawa. Poza tym uczyć ich miłości do ojczystego słowa, ale do poezji, do prozy. Takie konkursy, myślę, że to jest piękna sprawa. To już 35. edycja konkursu recytatorskiego. Jest to propozycja dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Eliminacje miejsko-gminne, a następnie powiatowe odbędą się w kwietniu. Najlepsi przejdą dalej, co nie będzie wcale takie proste. Liczy się podstawa, tak, poprawna dykcja, ale przede wszystkim umiejętność interpretacji tego tekstu i prawdziwość recytatora. To, co mówi, powinno nas przekonać, że rzeczywiście rozumie treść wiersza i wie, o czym mówi. Obok tak modnej nauki języków obcych nie zapominajmy o naszej mowie ojczystej. W końcu naród żyje, póki język jego żyje.